Lillehammer Maciek po raz pierwszy w swojej karierze stanął na podium w konkursie indywidualnym Pucharu Świata i bardzo podobało mi się to, co powiedział tuż po konkursie. Tutaj przytoczę jego słowa. Trener Horngacher nauczył nas, że takie wyniki to norma. No, można powiedzieć, że on skutecznie wbija chłopakom do głowy taką mentalność zwycięzców. Tutaj tak, strzał w dziesiątkę w ogóle, jeżeli chodzi o zatrudnienie Stefana Horngachera. Po pierwsze, on już u nas pracował w Polsce z Heinzem Kutinem, opiekował się wtedy tą kadrą B, także zna nasze realia, nawet zna dość dobrze język polski. Natomiast jest, oprócz tego, że jest wspaniałym trenerem, co zresztą widać, wyniki bronią, jest też doskonałym psychologiem i to psychologiem taki, że chłopakom to podchodzi. On potrafi, kiedy trzeba, sprowadzić ich na ziemię, kiedy trzeba, dodać im takiego powera i jasno ich ukierunkowuje, czyli nie popadajmy w euforię, że stanąłeś tam raz na podium, bo są jeszcze, jak to Maciek powiedział, dużo ważniejsze zawody w tym sezonie. Jest przecież turniej czterech skoczni nie tak daleko, potem Mistrzostwa Świata, w przyszłym roku jest Olimpiada, jest tyle ważnych rzeczy. To traktujmy jako tą drogę do osiągnięcia tych najwyższych celów. Zawsze jest coś do poprawienia i tak jak on im powtarza, jeszcze mamy dużo pracy przed sobą. I to tyczy nie tylko Maćka, to tyczy tak samo Kamila Stocha, Dawida, Piotrka Żyły, gdzie tyle zmian u niego zostało wprowadzone i z powrotem chłopak odzyskał radość ze skakania. Także uważam, że tutaj bardzo duża rola trenera. Ja Maćka kojarzę i zawsze miałem okazję, rozmawiając z nim, poznawać go jako człowieka, który ma niesamowitą ambicję. Jest bardzo, bardzo ambitny. Może z tego to wynikało to, że niektórzy odnoszą wrażenie, że nie cieszy się, bo chce jeszcze więcej i chce jeszcze więcej. Tylko że teraz odnoszę wrażenie, że jeszcze odważniej mówi o swoich celach, o swoich marzeniach. I tutaj jeszcze jeden cytat, bo niedawno rozmawiałem z nim na ten temat. Powiedział: marzę o zdobyciu kryształowej kuli, bo za marzenia nikt nie zabija. Moje marzenia zawsze są wielkie. Zawsze uważałem, że trzeba przekuwać je na cele, a następnie realizować. Czy pan wierzy, patrząc teraz, jesteśmy po 6 konkursach Pucharu Świata w tym momencie, Maciek jest 4 w klasyfikacji generalnej, to jest najwyższe miejsce spośród Polaków. Czy pan wierzy, że już w tym sezonie będzie toczył tą rywalizację o kryształową kulę aż do marca? Proszę pana, powiem panu jako ojciec, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, aczkolwiek wiem, że tu jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Wszystko się wyjaśni przez najbliższy turniej czterech skoczni, jak to będzie dalej przebiegało. Natomiast serce mi dyktuje, że tak, chciałbym na pewno, żeby to było jak najszybciej. No pokażcie mi drugiego ojca, co powie, nie, jeszcze nie w tym roku, jeszcze jest czas. Owszem, czas jeszcze jest, to nie jest stary zawodnik. 25 lat, wszystko przed nim. Tak, wszystko przed nim. W skokach wręcz to jest wiek bardzo dobry. Natomiast jeszcze wracając do tego, on no, patrząc na Noriakiego Kasai, to tak, Maciek jeszcze 20 lat może poskakać. To oczywiście, ale to tylko Japończycy są tacy długowieczni. Tam mieli też Takanobu Okabe, który w wieku 40 bodajże 6 czy 7 lat jeszcze skakał w Pucharze Świata, ale to raczej się ich tylko dotyczy. Maciek dawniej był bardzo niecierpliwy. Bardzo chciał stanąć na tym podium, bardzo chciał koniecznie za wszelką cenę dojść. No jest, te ostatnie lata pokazywały, że jednak no, nie tędy była droga. Rozpoczął współpracę z psychologiem, współpracuje z bardzo dobrym psychologiem. Z Łukaszem Miką. Z Łukaszem Miką, tak. Poznał go oczywiście przez sporty motorowe, bo Łukasz Mika jest prawda, psychologiem Kajetana Kajetanowicza, teraz Niweta. Także z jednej strony ma trenera Horngachera tak, jako psychologa, ja się a śmiałem, z drugiej strony jeszcze tak, Łukasza Mika. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja się śmiałem tylko, o czym oni rozmawiają na tych spotkaniach, czy bardziej o samochodach, czy o skokach. Nieważne, przyniosło to dobry skutek. Do tego ta psychologia Stefana Horngachera spowodowało, że Maciek wyluzował, że nie jest już tak narwany, dlatego liznął to podium, jest to drugie miejsce. Myślę, że już go to trochę uspokoiło i będzie to jakoś powtarzalne. Zobaczymy, kiedy, jakie miejsce, ale myślę, że jest na dobrej drodze i tego on sam oczekuje, no i my od niego. W Lillehammer na pierwszym stopniu podium był Kamil Stoch, zaraz za nim Maciek na drugim miejscu. Między nimi tylko 0,6 punktu różnicy. Najwyższy światowy poziom dwóch Polaków na podium. Można powiedzieć, że ta rywalizacja o kryształową kulę będzie się toczyć oczywiście między kilkoma zawodnikami, no ale już teraz jest wśród nich dwóch Polaków, bo Kamil jest 6 w klasyfikacji generalnej. To też tak, jest nowość w polskiej kadrze. Tak, tak. No ja myślę, że tu tylko taka rywalizacja między nimi. Ja
myślę, że jeszcze dojdzie i Piotrek, jeżeli Dawid Kubacki dojdzie, jeszcze może inni, czego im serdecznie życzę. Taka rywalizacja cieszy, bo teraz proszę sobie pomyśleć, że Maciek zajmuje drugie miejsce, o 0,6 punkta przegrywa z zawodnikiem z innego kraju. Wtedy jest ta złość, ten niedosyt, tyle brakło, mogłem stać na najwyższym podium. Natomiast jeżeli stoi mój kolega, przyjaciel z kadry, to się inaczej to przyjmuje, prawda? Cieszymy się, że jesteśmy we dwóch na najwyższych miejscach podium.